Co to jest ten koszt obsługi maszyn, ty 20 euro? Nie wiem. Ale coś się, co, u zwierząt coś się zmieniło? Nie, no jedzenie dalej mają, trochę brudu powstało. No jest okej. Okay. Ceny. O właśnie, te ceny trzeba sprawdzić. Siano znowu w drugim miejscu rośnie. A słoma dalej po 151 doszła max. No, może? Chyba droższa tu nie będzie. Może. Mleko 1900 najwięcej. Ale mleka mam mało. Jaja 5000, wełna spada. No. Heniek Sadownik. To jest domek holenderski nagminnie stawiany na działkach. soja 2300. 631. Livestock Market. 632 u mnie pokazuje. Dość fajna cena. No, można by było sprzedać. I tak zaraz będzie mieli znowu ziemniaki, co? Tych ziemniaków w przyszłości będzie można więcej, co? Sali. To bierz ten mój i wycinaj płot. Zacznij od... Tam, gdzie jest ten, no, kultywator, od tamtej strony, bo druty idą w drugą stronę. A ja wezmę przyczepę, 45 i sprzedam ziemniaki. Musisz do słupka podjechać równo. Ten pierwszy przy silosie, ten pierwszy przy silosie. Aha. To ziemniaki sprzedaje? Tak. Wziąłem twoją śnieżynkę. I ten kolor, że darmo może zmienić, to codziennie mogę nic inny ciągnąć. Ale ona to dopiero jest skrętna. Dobra, zerknę, gdzie to było, ty... Livestock Market. A ty jest dalej tam, u zwierząt. No. Ja ci powiem, te ciągniki, one są dobre, te duże są dobrze skręte tylko na tych normalnych oponach pod piętnikami, a nie na tych szerokich. Ale które? No te duże ciągniki, jak ten kulpona, to jakbyś mu dał normalne opony, nie te szerokie, to by dobrze skręca, fajnie. No i teraz jak tego spiłowałeś, tam druty zniknęły. A jeszcze opuść, bo tam jest kołek. Śnieżynka to zarezerwowana. Dobrze, sorry Andrew. Słyszysz, Łukasz? No. Opuść go w dół. Cofnij. O, zniknął. I teraz ten, L1 i wygnij tylko go. Tak odchyl go do góry. O! I teraz wjeżdżaj na ten słupek. Od strony silosu. Nie musisz tak jechać, od strony silosu. A dotrzyj jeszcze to. Nie musisz opuszczać. Nie musisz opuszczać. Może wam muszę. Jeszcze to zjechać.
No i później tak na ziemię nisko opuść. Zadrzyj do góry i jedź cały czas. Tempomat sobie włącz i na wprost jedź. Tamtej po kolei będą padać. Tak, Śnieżynka, nazwa zarezerwowana dla ciągników Endria. Endriu, podkreślenie 01. Śnieżynka to jak oscypek. Endriu, podkreślenie 01. Ha, ha, ha. Czyli tutaj na te pierwsze przywieździe silosy się sypie ziemniaki, te inne, siano tego tam dalej. To już jakiś zbiornik jest, tylko nie wiem co tu się sprzedaje. Witamy Gracek na kanale. Dzięki za followka. Jezus Maria. No twój Fente w miejscu zawraca, po prostu dyszel go blokuje, żeby bardziej nie skręcił. Jaki Fent, jaki Fent? Ten, Valtra. To mówię, że mam dobry właśnie skręt. Mimo, że ten, a jak założyłbyś te w normalne opony, to by jeszcze bardziej skręcał. Coś jeszcze tam mamy do sprzedania? Burak, kiepska. No, jak ładnie ci poszło. Nie, nie, to musisz z tej strony ciąć. Tu od tej strony. Też od tej, cały czas od tej. Bo to jest tak, że od kołka idą druty później w jedną stronę. Co teraz będziesz sprzedawać? Nie wiem, już... Buraki mają niską cenę, 300 coś. A buraki stały chyba lepiej od ziemniaków. Nie. Ziemniaki były droższe? No, wtedy patrzyliśmy, tutaj te ziemniaki były droższe. No bo teraz za buraka oferują najwięcej 335 euro. A wtedy były po 400 co? No właśnie. Nie, no reszta cen jest kiepskich.